Izu, przeczytałem taką opinię, że jesteś najlepszym polskim bokserem. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Wiesz, to jest opinia, tak? Każdy może mieć swoją. Ja uważam, że jestem bardzo dobrym pięściarzem i moje aspiracje są mistrzowskie. Na chwilę obecną, czy udowodniłem, że jestem najlepszy w Polsce? Uważam, że nie. Mam nadzieję, że dostanę szansę i będę mógł to pokazać. Zrobisz taką karierę jak Gołota? Nie, chcę zostać mistrzem świata. Z całym szacunkiem Andrzeja Gołoty walki oglądałem. Dostawał szansę, walczył kilkukrotnie o mistrzostwo świata, ale nie udało mu się, że tak powiem, założyć tego pasa na siebie, a ja mam nadzieję, że jednak mi się uda i będę dzierżył pas mistrzowski i chciałbym bronić tytułu tyle razy, ile zadecyduję. No to jesteś bardzo ambitny, ale skąd wziąłeś się w Tańcu z Gwiazdami w takim razie? Pozazdrościłeś Osi? Dlaczego? Dobre. Nie, no absolutnie nie. No jestem, ja powiem szczerze, że ja sobie wielokrotnie sam zadawałem to pytanie, jak ja się znalazłem w Tańcu z Gwiazdami, szczególnie w momencie, kiedy trening stawał się ciężki. To jest decyzja, którą podjąłem wspólnie z moim managementem i z moim promotorem. Stwierdzili, że to jest dobry czas, żebym chwilę sobie odpoczął, chwilę potańczył, a później wrócił już na ring i stoczył swoją pierwszą walkę od 3 lat w Polsce. Tak więc plany bokserskie są dość ciekawe na ten rok, ale początek jest taki, jaki jest. Tanie z Gwiazdami. Mam nadzieję, że to będzie dobre doświadczenie. Czy te treningi w tańcu są cięższe niż treningi bokserskie? Są inne. Są inne, dlatego że tutaj są dużo większe objętości i spędza się mnóstwo godzin na sali treningowej, natomiast w boksie jest dużo większa intensywność, tak? I mogę trenować powiedzmy 1,5 godziny, ale na pełnych obrotach jestem cały mokry i jestem w stanie wypocić powiedzmy 3 litry wody, tak? W tańcu to jest wszystko troszeczkę bardziej rozciągnięte i ja mam z tym problemy. Ja jednak jestem takim bardziej sprinterem, wolę mocno, intensywnie, a później sobie zjeść, odpocząć i poczekać na kolejny trening. Ale wiesz, istnieje też taka opinia, że sportowcy no raczej nie są dobrymi tancerzami. Wiesz co, zależy też jaki taniec, tak? Bo co innego, kiedy idziesz sobie na imprezę i tańczysz tak jak czujesz, a co innego, kiedy rzeczywiście masz jakieś kroki, które musisz opanować i wiesz, musisz trzymać ramę elegancko i tak dalej. No to jest naprawdę coś. Nie, o tym tańcu nie miałem pojęcia. Nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, co się pakuje i. No i co, no w piątek już ten dzień będę tańczył. No to będzie ciekawe. Naprawdę w momencie jak już zatańczę, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. A siostra będzie cię wspierała? Siostra zawsze mnie wspiera. Niezależnie od tego, co robię, to zawsze mnie wspiera. Jesteśmy rodziną. Jestem w ogóle blisko z całą rodziną. Mam 4 siostry, tak? Tak więc wszyscy mnie wspierają. Zawsze chcą dla mnie jak najlepiej, więc mam nadzieję, że ich nie zawiodę.